woda w tej chwili troszkę zaczyna upadać, ale jest niepokojące to, że prognoza jest niedobra, bo zapowiadają dalszy deszcz. Jesteśmy strasznie tym przerażeni, bo już kilka razy, jak woda zacznie przychodzić, nie ma czasu po prostu nawet nic zrobić, bo wszystko jest zalane. Jesteśmy oblani ze wszystkich stron, podwórze zalane, garaż zalany, piwnica zalana, a potem skutki są jakie są. Nie ma tego jak oczyścić, nikt za wiele nie chce pomóc, nikt się nie interesuje, przede wszystkim, żebyśmy byli poinformowani, że coś się dzieje, że na Sanie będzie większa woda. Usuwa się brzeg, las, tam drzewa zsuwają się na dół. Grozi to nam, nikt sobie na razie z tego nie zrobi. Jak już to się usunie, to my tutaj z naszych domów nie zostanie nic. Ja już mam przykład sama na sobie, bo mój dom w 2000, to było chyba w 97 roku, to był zalany woda ślała przez wszystkie cztery piwnice. Teraz ostatnio, 2 lata temu było też, woda była na schodach, całe podwórze to jedna rzeka. W tym roku, w maju, 17 maja rano o 3 godzinie obudziła nas straż. Myśmy już wiedzieli, że nas zalało, ale oni nam pomagali. Nie było to nic, tak jak stoję tu, po sam dom, po drogę płynęła jedna woda, po prostu rzeka. Na podwórzu wszędzie rzeka, wszystko zamoknięte, śmierdzące. Jest z tym problem, jest z tym kłopot. Jak zaczęło zalewać ze wszystkich stron, zjawił się tu pan wójt. To pomógł. Pomógł, bo natychmiast był piasek, był worek, oczyścili, rozwalili te fosę, oczyścili studzienki, wtedy była pomoc. A poza tym nikt strepczy, nikt z władzy się niczym nie interesuje, nic kompletnie, ludzie są bezradni. Od powyżej mostu, tak w tę stronę tutaj do nas, jesteśmy zalani i nie ma na to wyjścia.